Czapka, podobnie jak szpilki, to symbol kobiecości, jeden z tych akcesoriów, których w szafie nigdy dość. Ilość modeli, jakie znajdziemy na targowisku miejskim w Będzinie, jest naprawdę imponująca. Kopertówka, raportóweczka, duża torebka i kolorystyka przeróżna, fasonów jest naprawdę dosyć dużo. Ceny torebek zaczynają się już od 35 zł, dlatego niezależnie od tego, ile chcemy wydać, z pewnością znajdziemy dla siebie coś odpowiedniego. Dobrej jakości torbę można już kupić za 35 zł, a posiadamy także torby powiedzmy 100-150 zł. Są już to polskie produkcje z najlepszych materiałów. Jak podkreślają sprzedawcy, dzisiejsze torebki różnią się od tych sprzedawanych na targowiskach wiele lat temu. Tak jak mówię, to są dobre torby. Przedtem te torebki były naprawdę liche, to tam na 2 miesiące, a teraz torebka na 2 lata, spokojnie każdy z nią chodzi. Nie? Także wydaje nam się, że to jest dobry towar. Równie mocno jak torebki, kobiety lubią biżuterię. Na targowisku miejskim w Będzinie znajdziemy więc stoisko również z takimi dodatkami. Można kupić kolczyki, łańcuszki, bransoletki i również takie zawieszki do torebek, króliczki. A przedział cenowy, jeśli chodzi na przykład o łańcuszki, pierścionki, jak to u Pani wygląda? W granicach od 35 zł do 50. Modna torebka i przykuwająca oko biżuteria to dodatki niezbędne do każdej udanej stylizacji. Jeśli myślicie więc o zakupie nowej torebki bądź szukacie prezentu dla ukochanej kobiety, koniecznie odwiedźcie targowisko miejskie w Będzinie. Martyna Daczkowska, kanał 99.